na bogatość. Jeszcze wygrać jakąś z losowanie i elegancko. Słuchajcie, losowanie zrobimy tak, żeby chyba nie było powtórek. Chyba, że będzie kiedyś wiele kwestii do rozdania. Ale jak jest ich cztery, no to tak, żeby jak ktoś wylosowany zostanie, to z puli wypada. Ale będzie jedno losowanie, czyli będzie pit winner. Cztery osoby też wybierzemy. I jakoś zrobimy to w tygodniu. Po prostu no, gdzieś tam czuwajcie. Jeżeli będzie takie losowanie, to pewnie jakoś... No właśnie, chyba jakoś też w końcowych momentach streama. Albo w takiej połowie, 21 jakaś. 21 któregoś dnia, o tego się umówmy. Po prostu bądźcie gdzieś tam wtedy bardziej aktywni, nawet jak lurkujecie, to nie przyrapicie raczej. Widziałem ją raz? Ja twoją widziałem chyba parę razy, Miami. Działasz jak Wolong? Chyba zasłużyła. Zasłużyła teraz na uwiecznienie w taki sposób. Dobra. Czytaj. Co tam się dzieje? Zaczyna się noc. Zobaczymy, czy w grze będzie się w końcu działo coś mocnego. Ej, o czym rozmawialiście z Ikedą? Nie próbujcie mnie dźgnąć w plecy, prawda? Dźgnąć się w plecy? Jak mogłaś w ogóle pomyśleć o czymś takim? Nigdy bym o tym nawet nie pomyślała. Ja też. Rozmawialiśmy o prostych rzeczach, nic ważnego. Och, naprawdę? Więc dlaczego moje przeczucie mówi mi coś innego? A czy ty też nie rozmawiałaś z nim? O czym wtedy rozmawiałaś? To samo co ty, tylko jak jest zwykła pogawędka. Bardzo wątpię w to. O, Neneku jakąś jodę odpaliła. Hej, przecież nie robię nic podejrzanego, jesteście zbyt podejrzliwi. Ach, tak jak powiedziała Neneko, niedługo będą sobie skakać do gardeł. Hej, co tu się dzieje? Dlaczego się kłócicie? Ikea, Akira próbuje postawić nas przeciwko sobie, zrób coś z tym. I powinien ją teraz z kopa wysłać. I biorę jej kopa i leci jak kaczka na drugi koniec Bałtyku. Co ty mówisz, Neneko? Próbujesz mi wrobić, wygłaszając bzdury? Hej, uspokójcie się. Jest już ciemno, idźcie dziś wcześniej do łóżka, musicie odzyskać siłę. Masz rację, powinniśmy pójść spać wcześniej. Sen jest ważny dla przetrwania i bycia detektywem, prawda? To jest w ogóle zabawne, że od Niru pewnie piwem wali. Przecież on sobie na plaży piwko wypił, nawet parę piwek. Oni to nie czują? Przecież to jest taki charakterystyczny zapach, że... Głowa mała. Tak, masz całkowitą rację, chodźmy wszyscy spać. Nie, plaży, w barze, tak, w barze. Chodziło mi po prostu, że ta aura powinna zostać. Czekajcie, bo teraz mam jeszcze jeden problem. Nie wyświetlają mi się emotki wszystkie na Chatterino. Jeśli nie wyświetlają mi się ketchup, na przykład sadry, takie podstawowe emotki mi się nie wyświetlają. Ba. Macie, ile problemów się narobiło. Z tego zasranego Wolonga. Jako administrator? Jezu, dobrze zwijać grę bez strachu, że coś się zaraz zepsuje. No nie wyświetlają mi. Ach, o, chuj z tym. Ale to dziwne. Drugie, że strony. A, może tutaj zrobię. Reload. Reload channel emotes. Reload subscriber emotes. Reconnect. Wtedy PLL, a w międzyczasie w desperacji z głodu wpadają. Tak, ale to jest. To jest świnia. To jest wielka świnia. Oho. W porządku, będę spać tutaj. Wy dziewczyny możecie spać tam. Dobrze. Przynajmniej wszyscy jesteśmy dziewczynami. No tak. Jest tak ciasno i do tego śmierdzi. Neneko w szczególności. Nie bądź taka niemiła dla mnie. Trochę lepiej pachniesz, bo pływałeś w morzu, ale twój szkolny mundurek wciąż śmierdzi. Pachniesz brudny, wilgotny mop. Jak możesz nosić takie śmierdzące ubrania? Długi, potężny węch. Węch? Wdech chyba. Dla mnie pachnie dobrze. Aha, węch, dobra. Cóż, szczerze mówiąc, pachnie lepiej niż w łodzi ratunkowej. Czy ktoś właśnie dotknął mojego tyłka? To nie ja. Czyli oznacza to, że Akira musiała to zrobić? Może go dotknęłam, ale tylko dlatego, że jest tutaj ciasno. Poza tym wszyscy jesteśmy dziewczynami. Kto to obchodzi? Również możecie ostrzec. Nie mogę spać bez przytulenia lalki, więc możecie przytulić we śnie. Co jest grane? Kaczka incydent. Ech, to było niezręczne. Neneko, chcesz zamienić się ze mną miejscami? Nie ma szans. Zawsze jestem atakowana przez Akirę. Akira, oddychasz na moją szyję. Robisz to celowo? Milcz już. Nie mogę nic na to poradzić, bo jesteśmy tak blisko siebie. To bardzo się martwisz.
Ło, coś mi właśnie dotknęło. To wąż pewnie, kakaowy albo Ikei. Podotkała to jej, zapamiętane zostanie na zawsze. The night to remember. Chcę herbatę? Z pysznej herbatki życzę. Oj. Przepraszam, to byłam ja, nie chciałam. Alex, nie mów mi, że lubisz napadać na dziewczyny. Czuję się niebezpiecznie. Hej, starcz te ogadania. Zamknijcie mordy i do spania, bachory. Tartaki, idziemy spać. Hej, co kolejna spokojna noc? Wymknij w nocy do miasta, a na piweczko. Jakieś grilla. Nigdy więcej już nie mogę. Hej, hej, Neneko! Co? Czy ty właśnie próbowałeś dostać się moich majtek? Przestań mówić głupie rzeczy, pewnie chciała jej bobra wyczesać. Możesz wyjść ze mną na zewnątrz? Muszę iść. Dlaczego chcesz wyjść ze mną na zewnątrz? Ja nigdy z tobą nie pójdę, chyba że powiesz mi dlaczego. A i nawet jeśli powiesz mi dlaczego, może i tak nie pójdę. Na 100% chcę jej się srać. Wiesz, słyszę zew natury. Co to do diabła ma znaczyć? Nic nie słyszę. Przerażasz mnie. Witam, zakonspirowany. Neneko, masz fotograficzną pamięć, ale pamiętasz tylko bezużyteczne ciekawostki. Naprawdę nie wiesz, o co mi chodzi? Naprawdę nie mam czasu na pogawędki, więc proszę? Naprawdę nie wiem, do czego zmierzasz. Poza tym nie powinniśmy we dwójkę wychodzić na zewnątrz, kiedy jest ciemno. Ktoś może nas zabić. We dwójkę, a dwójkę. Nikt cię nie zabije. Może ty chcesz zostać zamordowana. Może to zrobić tutaj i teraz. Ła! Ach, teraz jestem tak przerażona, że nie mogę już wyjść na zewnątrz. Przepraszam. Już cię nie będę straszyć. Proszę, chodź ze mną. Pięknie proszę. Z wisienką na wierzchu. Jeśli mnie przeprosisz, staniesz się jeszcze bardziej przerażająca. Dlaczego mimo wszystko chcesz wyjść na zewnątrz? Muszę podlać kwiaty. Więc chodź ze mną, proszę. Muszę podlać kwiaty swoją sraką po prostu. Ohydna jest ta Akira. Kobieta, która robi kupę... Zdeklasowana jest w moim rankingu. Może jeszcze nie zmywa naczyń i nie robi jedzenia. Boże święty. Dlaczego chcesz podlewać kwiaty w środku nocy? Kwiaty na zewnątrz to malwy z rodziny Malvaceae. Ale dlaczego chcesz je podlewać w nocy? Możesz to zrobić rano. Ty wiesz, o czym mówię, ale po prostu udajesz, głupka. Nie wytrzymam do rana. Toaleta. Muszę iść do toalety. A, musisz zrobić kupę. Powinnaś po prostu powiedzieć, że musisz zrobić kupę, jeśli musisz zrobić kupę. Nie wytrzymuj takich obrzydliwych słów. Poza tym miałam na myśli inny numer. A nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Proszę, pospiesz się, nie wytrzymam dłużej. Ta, siku chcę. Jasne. 100 razy. Dziękuję za lureczka. Co? Po prostu idź wysikać się sama. Nie potrzebujesz mnie, żebym trzymała cię za rękę, prawda? Poszłabyś sama do toalety w tej ciemności? Dobrze, pójdę z tobą. Ale tylko jeśli obiecasz, że pójdziesz ze mną, kiedy będę musiała ja iść, siku. W porządku, obiecuję, a teraz proszę cię, pospiesz. O, w porządku, powiedziałam, że pójdę z tobą, nie musisz mnie tak ciągnąć. Więc Akira po prostu chciała iść do toalety. Dlaczego musiała robić z tego taki problem? A kiedy mój toaletacz odnosi się do tej rozklekotanej dziury, którą zrobiła wcześniej? Nie różni się to od sikania w krzaki. O, pierdę, jak to mi będziesz ciągła. Jestem już w połowie drogi do toalety. Boję się ciemnych i wąskich miejsc, szczególnie ciemnych i wąskich toalet. Nie chciałam ich podsłuchiwać, ale właśnie znalazłem się w pobliżu tej toalety i nie mogłem nic poradzić na to, że ich słyszałem. Jezu Chryste. Stoicie tuż za takim bambusową ścianką, które siłowali takiego kloca, że po prostu zapycha dziurę? Trójca potężnych tłumaczy, dajcie spokój. Chłopy po prostu chyba optymalizowały też Wulonga. Myślę, że to jest jedna trójca za to odpowiedzialna. W porządku, po prostu pozwól mi odejść, inaczej wpadnę do tej toalety. Spadam! Spadam! O nie, nie mogę tego zrobić tutaj. Boję się. To miejsce jest zbyt ciemne i wąskie, nie dam rady. Słyszałaś to? Akira, słyszałaś? Przepraszam, mam problemy w toalecie. Nie mogę tego zrobić tutaj. Do jasnej ciasnej, co one tam robią? Hej, Neneko, wszystko gra? Nie, zupełnie nic nie jest w porządku. Cieszę się, że ta dziura nie była jeszcze używana jako toaleta. W przeciwnym razie zżywiłabym uraz do Akiry przez całe życie. Nie cieszę się, że wpadłaś do pustej dziury? Gdzie poszła Akira? Do diabła z nią, ta bogata suka. Co jest pewnie? Co jest w ogóle, chciałem powiedzieć. Przeczytałem coś na czacie i mi po prostu chyba mózg się zblazował. Pewnie przyszedł pić prosto ze źródła? Myślę, że przyszedł na kupę?
A teraz świeża musi być pyszna. Danganronpa? Coś w tym stylu. Do diabła z nią. Odepchnęła mnie i po prostu uciekła. Cóż, nie mogła zejść daleko. Czy ona właśnie powiedziała bogata suka? Pomyśl o tym, Akira była dziwna, jeśli chodzi o toalety. Odkąd utknęliśmy tutaj, co mogło się z nią stać? W każdym razie chciałabym, żeby mnie przeprosiła. Trauma toaletowa, ha. Incydent kałowy. Wróciła. Nie mogę tego dłużej znieść. Będę grzeczną dziewczynką. Proszę, otwórz drzwi. A, myślę, że przeżywać traumatyczny moment. Akira w porządku? Jeśli chcesz, możesz nam powiedzieć, co się stało. Rozmowa o tym może pomóc, nawet jeśli jest bolesna. Obiecaj mi, że nie będziesz się śmiać. Nieważne co. No, niczego nie mogę obiecać, niestety. Czasów w szałasie. Oni płynęli statkiem i ten statek się rozbił i oni są na niby bezludnej wyspie. Ale tak naprawdę z tej czwórki, bo jest jeszcze z nimi Alex, no i Ikea oczywiście. Ikea odkrył, że dosłownie za klifem jest całe miasteczko przybrzeżne. I on im to nie powiedział i z jakiegoś powodu kotują się w tym szałasie we czwórkę. Przez noc. Mogę wybuchnąć śmiechem, w zależności od tego, co powiesz. Au! W porządku, nic się z ciebie nie zaśmieje. Obiecuję ci, czat, nie śmiejemy się z Akiry. Alex, obudziłaś się? Nie chciałam podsłuchiwać. No cóż, skoro ty też nie śpisz, równie dobrze możesz do nas dołączyć. Wiem, rozpalmy ognisko i porozmawiajmy chwilę. Oglądanie tańczących płomieni pomoże ci się uspokoić. Nie spiesz się, Akira. Możesz porozmawiać z nami, kiedy będziesz gotowa. Dziękuję, Ikeda. Szkoda, że nie mamy pianek. O, pianek się zachciało. Oho. Kiedy byłam mała, nie byłam wtedy nawet nastolatkiem. No ja też nie byłem nastolatkiem, jak byłem mały. Jak ten świat mały. Moi rodzice zabrali mnie do tej bardzo starej rezydencji. Budynek miał prawdopodobnie długą historię, ale dla mnie, jako dzieciaka, był po prostu straszny. Bałam się, że lada chwila pojawi się Dracula. Dracula gównula, który wyjada kupę prosto z dupy. Odbywało się tam przyjęcie dla zamożnych ludzi. Była to impreza rodzinna, ale była też dość formalna, więc dla dzieciaków nie była to świetna zabawa. Wszyscy udawali dobrych ludzi, ale wiedziałam, jak oceniają mnie, jakbym była jakimś zwierzakiem nagrodą. To było niezręczne i nie widziałam tego przyjęcia. Myślę, że bogaci mają po prostu swoje własne problemy. Założę się, że jeśli ciągle będziesz myśleć o swojej rodzinie, statusie społecznym i ludziach, automatycznie za każdym razem będziesz dostawać stanu depresyjnego. Tobie też nie są obce takie imprezy, prawda, Alex? Co? Ja nie, nigdy nie byłam na tego typu imprezach. Bo jakby to ująć, moja rodzina zawsze była wobec mnie nadopiekuńcza. A, to dziwne. Nie lubiłam innych gości, ale jeszcze bardziej miałam nieprzyjemne przeczucie co do samej rezydencji, jakby była zaatakowana przez coś złego. Inhalacje? A co, aż tak cię rozchachał ten temat? Nie no, ale co, robisz inhalacje z czego tak naprawdę? Co tam na grzale, wariacie? Łazienki. O Jezu. Moja matka zawsze była bardzo zmartwiona, ale tym akurat nie musiała się martwić, że po prostu pójdę do toalety. Jak długo odrywam, no to już jest szósty albo siódmy stream. Ale będzie wrzucana na poprawę archiwum. To jest w ogóle dodatek. Już to jest główna fabuła jest przejśnięta, a teraz gram taką dodatkową historię. Roczna reszta Liquidu. Mam na myśli to, że byłam na tyle dużo, żebym mogła chodzić sama się wypróżniać. Szczerze mówiąc, trochę się bałam. W każdym razie nie słyszałam żadnych dźwięków spoza toalety. Byłoby dobrze, gdyby było cicho, ale było trochę za cicho. Postanowiłam szybko skończyć bez zastanowienia się nad dziwnymi myślami. Co? Co to za dźwięk? Czy ktoś tam jest? Hej, co się dzieje? Przestań płatać mi fidle. Chamstwo. Co tam? Jeśli teraz to nie przerwiesz, powiem ojcu. Zatrzymaj się, jestem bardzo zła. Bo to jak to powiedziałam, hałas nagle ucichł. Nic już nie słyszałam, a cisza stała się tak przerażająca, że poczułam się, jakbym została przeniesiona do innego świata. Nagle usłyszałam, że coś dobiega spoza toalety. Nieludzki głos? Głos złośliwego dziecka? Czemu ja mam wybór tutaj? No nieludzki głos, pewnie dziecka by się nie przestraszyła. Tak, to był przerażający nieludzki głos. Przerażający głos, który nie mógł być głosem osoby. Brzmiało to jakby pochodziło z głębi kanału. To był kakaowy demon. Jeśli to naprawdę był głos osoby, dlaczego tak brzmiał? A głos przemawiał bardzo powoli, jakby miał coś bardzo ważnego do powiedzenia. Twoja rodzina przyniosła nieszczęśliwość w życiu wielu ludzi.
Za ich grzechy musisz zapłacić swoim życiem. Co? O czym ty mówisz? Ja nic nie zrobiłam, jestem niewinna. Śmierć nie jest jedynym sposobem, przy którym możesz cierpieć. Ból może przyjmować wiele różnych form. Jezus, to idzie do ciebie plot twista z bolesnym sraniem? Tak, umrzesz. Umrzesz tu, teraz. O czym ty mówisz? Nie masz się mi grozić. Idź stąd i zostaw mnie w spokoju. Potem nagle zapadła cisza, zrobiło się tak cicho, że raniło mnie to w uszy. Jakby temperatura spadła. Wtedy usłyszałam coś pełzającego po ziemi. To był wąż. Pierwszy wąż. Konrada? Oj, tak. Nie przestraszysz mnie. Mój ojciec niedługo tu będzie. Będziesz miał twoją głowę. A? Co jest, kurwa? Nagle krwisto czerwone ręce chwyciły mnie na podłodze, jęcząc niesamowicie. Próbowały mnie złapać. Wtedy zdałam sobie sprawę, że nie rozmawiam z nikim. To nie był żart. To był przerażający potwór. Udało mi się do tego czasu przybrać zielną twarz. Ale to, co zobaczyłam, zmroziło mi kręgosłup. Może to jest taki demon, że on ma tyle rąk, a jego ustami jest musza toaletowa. I on po prostu sobie siedzi i sobie na przykład żywi się moczem, a w momencie, kiedy przychodzi taka Akira i kupę robi, no to nie po jego myśli jest po prostu. Tak sobie myślę. Jak na tej emotce. Kopium. Wydychanko. Każdy by wpadł w panikę. To był taki straszny widok. Tak się boję, tak mi przykro. Wybacz mi. Dlaczego muszę umrzeć? Nic nie zrobiłam. Mamo, tato, proszę, pomóżcie mi. Proszę, zrobię co tylko zechcesz. Proszę, pomóż mi. Błagałam o życie, ale słyszałam tylko ten dziwny jęk. Czerwona ręka sięgnęła po podłodze i złapała mnie. Bardzo dobrze. Miałem ciebie zabić, ale ciebie postanowiłem oszczędzić, jednak mam jeden warunek. Musisz przysiąc na swoje życie. Od tego momentu, kiedy jesteś w toalecie, nigdy, przenigdy nie odpowiadaj, jeśli ktoś cię zawoła. Jeśli złamalisz tę obietnicę, pojawię się znowu i odbiorę twoje życie. Kurwa, jakie zasady, jak tu żyć? Jak tu żyć? Katastrofa, czekajcie, bo muszę jeszcze raz spojrzeć na to Czatorino, bo trochę mnie to męczy, że nie widzę emotek. Nie mogę wytrzymać. Czat? Kurwa, no straszne to jest. Coś mi się zepsuło na tym czacie. Kurwa, a to tu. Złamalisz? Spróbujesz, złamalisz to i będzie po tobie. Że będzie miała zakaz srania. Ja myślałem, że będzie miała coś takiego, że będzie musiała do końca życia jeść tyle, żeby jej kupa musiała zawsze ważyć, jak idzie do kupę zrobić, przynajmniej kilogram. Jeżeli będzie chociaż miligram mniej, to od razu ginie. Obiecuję, że nie. Obiecuję, że nie. Proszę, wybacz mi. Wypuść mnie stąd. Nikt nie odpowiedział, albo zniknął. Jedynym dźwiękiem, jaki słyszałam, był mój własny płacz. Usłyszałam szelest na zewnątrz toalety. To wszystko, co mogłam usłyszeć. Nagle dziwna atmosfera wróciła do normy, a czerwone dłonie zniknęły. Czekajcie. Moc się rąkrasu zrobili. No wiesz co, cała wyspa została wysadzona. Cała wyspa została wysadzona i po prostu, no, to jakby wszystkie te demony wraz z nią. Słyszałam szelest na zewnątrz toalety, to wszystko, co mogłam usłyszeć. Nagle dziwna atmosfera wróciła do normy, a czerwone dłonie zniknęły. Stało się to tak szybko, że zaczęłam się zastanawiać, czy coś sobie czasem wyobraziłam. Ale to było niemożliwe. Akira, jesteś tam? Wszystko w porządku? Czy coś się srało? Stało? Ach. To był głos mojej matki. Już miałam odpowiedzieć, ale wtedy przypomniałam sobie obietnicę, którą złożyłam, więc milczałam. Chciałam odpowiedzieć, ale potem przypomniałam sobie pakt, który zawarłam z tym demonem. Nie odpowiadaj, Akira. Czułam to w kościach. Akira, proszę, odpowiedz mi. Czy coś się stało? Wszystko w porządku? Martwię się o ciebie. Proszę, odpowiedz mi. Akira, dlaczego mi nie odpowiadasz? Proszę, odpowiedz mi. Odpowiedz mi! Odpowiedz mi! Odpowiedz! Starałam się być tak cicha, jak tylko mogłam, tłumiąc płacz. Głos, który brzmiał tak, jakby moja matka zmieniła się w okrutną potwora i uderzyła w drzwi tak mocno, że bałam się, że pęknął. Mimo to przetrwałam tę burzę, a
Po chwili znowu cichło. Jednak nadal czułam obecność czegoś po drugiej stronie drzwi. Ta rzecz wciąż tam była. Dobra dziewczyno, nigdy nie zapomnij, jestem i zawsze obserwuję. Szczerze powiedziawszy, jakbym miał zostać tak przeklęty, to chyba byłaby najlepsza rzecz na świecie. Już jak człowiek robi kupę, jeszcze sobie przygląda coś TikToka albo czyta coś, to nie ma nic przyjemniejszego niż spokój. Nikt nie woła, nikt nie prosi, nikt nie chce. No idealny moment, żeby odprężyć się. Zrobiłbym się ze strachu? No to mogłoby się spodobać demonowi, nie wiem czy chciałbym dać mu taką satysfakcję. To było moje przerażające doświadczenie, jakie miałam w toalecie. Powinnaś była nas ostrzec, że zamierzasz opowiedzieć przerażającą historię, bo już nigdy nie pójdę do toalety. Pff, nie obchodzi mnie to. Poza tym okropności, których doświadczyłam, bledną w porównaniu z tym, co teraz czujesz. To niesamowita historia, nic dziwnego, że przeżywasz traumę. Miałam powiedzieć, tak, masz rację. Jednak, po tym wszystkim, co widzieliśmy na tej wyspie, w tym momencie uwierzę we wszystko. Czy to nie tak, że boisz się białych prześcieradeł, bo wierzysz, że to duchy? Może pamiętasz rzeczy inaczej niż były naprawdę? Ja to bardziej się boję po brązowych prześcieradeł, bo to znaczy, że demon coś dorwał poza naturalnym żerowiskiem. A może ktoś był na imprezie... Może ktoś na imprezie zrobił ci paskudna opranka? Ta kurwa pranka, że ręce czerwone wyskakują z ziemi. To po prostu... Stopro. Mówię przecież, powiedziałam ci wszystko dokładnie tak, jak pamiętam. Czy ty nazywasz mnie kłamcą? Tego nie powiedziałam. W każdym razie powiedziałaś, że przysięgałaś, że nigdy nie odpowiesz, jeśli ktoś zawoła do ciebie, gdy będziesz w toalecie. Chodzisz na kupę na zewnątrz, prawda? Więc jeśli w takim przypadku ziemia jest twoją toaletą, co oznacza, że przestrzeń kosmiczna jest zewnętrzną częścią twojej toalety. Ja pierdzielę. To największa rozkmina ogólnie, jak usłyszałam w życiu. Największa. Przysięgam. To znaczy, że demon cię nie słyszy, ponieważ fale dźwiękowe nie rozchodzą się w próżni. To znaczy, że demon nie ma już nad tobą władzy. Wykorzystaj to na swoją korzyść. Ja pierdzielę, jaki lifehack. Czy ten nekro to powinna jakąś nagrodę dostać od niej? Jezu Chryste. Nie sraj na dworze, bo wtedy toaleta... Dwór jest twoją toaletą i... Kurwa, genialne to jest. Genialne. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz tylko zrobię szybko. Ale kurwa, jestem pod wrażeniem. To bym sobie removnął. Adnął bym sobie to. Login. Copy. Paste. Mocne, bardzo mocne. Już ciągle robisz kupę w dziczy na świeżym powietrzu. Neneko, myślę, że chciałabym cię teraz zabić. Czy mogę wbić ci nóż w oko? Przepraszam, no ale co, dobra rada, o co jej chodzi? Kiedy mówisz takie rzeczy cicho, jesteś 10 razy bardziej przerażająca niż zwykle. Musiałbyś trudno mówić o tak bolesnym doświadczeniu. Daj nam znać, czy możemy coś zrobić, aby pomóc. Jesteśmy tu dla ciebie. Całe ciało? Słuchaj, może za dużą dawkę dałeś, kolego. Nie chcę twojej sympatii. Chciałam tylko, żeby wszyscy wiedzieli o tym, co mi się przydarzyło. Dobrze jest zdjąć to z mojej klatki piersiowej. Zdjąć tą kupę z klatki piersiowej? Czemu mi te emotki nie działają? No wiecie co? Ale to się tak co chwilę zatrzymuje, bo... No nie działają mi emotki, Cetrino. Kurwa mać. A jakbym tak zrobił? Czekajcie. Tak. Cztery bobru. I tutaj jeszcze bym dodał. Robiło. O tutaj. Mentions. O to. O. No zepsuł wszystko ten Warlong. Zdziczały. No zobaczymy jak to będzie. Może się prawie nie, to pewnie po restarcie dopiero. Po prostu widzę takie luki w waszej wiadomości i muszę zerkać jeszcze dalej na kolejny czat. Więc dotrzymasz swojej obietnicy? Jeśli tego nie zrobię, przyjdzie i mnie zabije. Nie mam innego wyjścia. Ale czy nie jest to stresujące robić to dalej? Wyobraź sobie, że żyjesz bojąc się pójścia do toalety.
Toalety zostały zaprojektowane jako miejsce relaksu, wiesz? Plus jeden. Gdyby tylko był sposób na złamanie klątwy, możemy jej w jakiś sposób pomóc, Ikeo? Zastanawiam się, czy istnieje. Te rzeczy są powyżej mojej klasy płac. Moglibyśmy spróbować przywołać demona, żeby udowodnić, że to nieprawda. Neneko, czy byłabyś w stanie to zrobić, będąc w moich butach? Cóż, stawienie czoła lękom nie byłoby lepszym wyborem między stawianiem czoła swoim lękom, a siedzeniem w toalecie przez resztę życia? W każdym razie powinnaś decydować sama, co chcesz zrobić. Naprawdę chcę pozbyć się tej klątwy, ale nie chcę też zginąć. Musisz sama zdecydować, ale myślę, że powinnaś zniszczyć swoje lęki. Chętnie ci pomogę, dziewczyn też. Poza tym, nawet jeśli będziesz cicho w toalecie, możesz doznać świętego objawienia podczas robienia kupy i podświadomie zrobić kultowe... Aaaa, Jezu. Ale Neneko mówi prawdę, ona po prostu faktami sypie. Tak jest, no czasami jest taka ulga, że aż po prostu samo wyjdzie i wtedy giniesz, no niebezpiecznie. Czy fabuła serii dodatku będzie opierała się o to, żeby przyzywać gównianego demona i uwalniać Akirę spod wpływów reżimu kupowego? Niesamowite. Neneko pluje prawdą. Lepiej zajmij się tą klątwą, zanim to się stanie. Ale boję się. W każdym razie najpierw powinniśmy opuścić tę wyspę. Możemy zdecydować, co zrobić potem. To byłoby bezpieczniejsze. Albo możesz wynająć setki tancerzy samby, żeby tańczyli wokół toalety. Kurwa, Neneko, przestań. Mówi się, że wesołe osoby odpędzają demony. Nie. Postanowiłam, załatwmy to raz na zawsze. Co? Naprawdę nie chciałaś to robić, ale teraz zamierzasz to zrobić tutaj? Jeśli nie zrobię tego teraz, nie będziecie się z tego powodu zamykać. I nie chcę, żeby setka tancerzy samby otaczała mnie, kiedy idę do toalety. Boże święty, że to dramat człowieka. Więc chcę to załatwić tutaj. Chcę to zrobić po swojemu. Odejść na swoich zasadach. Ej, to co powiedziałam o tancerzach samby było tylko analogią. Powinnaś sama zdecydować. Na pewno chcesz przez to przejść? Jeśli chcesz, pomożemy. Postanowiłam. Chcę tylko mieć to za sobą. To z pewnością nie może być gorsze niż słuchanie szalonych pomysłów Neneko. Poza tym wróciliśmy z wyspy Shironagasu w jednym kawałku. Tak więc strach przed czymś takim jest nonsensem. Dobrze się, że Giselle też się ze mnie śmieje. Z nieba. Giselle. Dobra, przygotuj się. Wejdź do tej zrujnowanej toalety, a zaczniemy krzyczeć do ciebie z zewnątrz. Ale zastanawiam się, czy taka odrapana dziura w ziemi jest prawdziwą toaletą? Akira podjęła decyzję, więc pomóżmy jej i skończmy z tym. Na twoje informacje, nie zamierzam nic robić w toalecie. Poczekam tylko, aż mnie zawołacie i wtedy wam odpowiem. Nic więcej. Tak, kapitanie, oczywiście. Kapitanie? A ja i kapitan? Oho, muzyka. W porządku, ten kto nie próbuje, umiera. Ten kto nie próbuje, umiera. Ej, co się stało z twoim duchem walki? Wszystko w porządku? Zrób to tylko wtedy, gdy naprawdę jesteś tego pewna. Wiem, że kiedy Akira zdecyduje, że coś zrobi, nic nie jest w stanie zmienić jej zdania. Będziemy tutaj stojąc na straży. Tak, będziemy tutaj, nie ma się czym martwić. Ikea, gdyby demon naprawdę się pojawił, zostawimy go w twoich zdolnych rękach, dobrze? Mój przyjaciel z dzieciństwa jest mnichem, wiesz? Aha. Co? Absolutnie nie ma z tobą nic wspólnego, prawda? Dość kłótni. Przechodzę tutaj coś bardzo traumatycznego, więc gdybyście się zamknęli, byłoby to bardzo pomocne. W porządku, zaczynam. Więc jak to działa? Powinniśmy po prostu ją zawołać? Cóż, według historii Akiry to powinno wystarczyć. W tym przypadku toaleta to tylko kilka patyków i dziura w ziemi. W zasadzie nadal ją widzimy. Nie sądzę, żeby coś się stało. Trochę się boję. Możesz ją zawołać, Ikea? Jasne, nieważne. Ej, Akira, jaka jest tam pogoda? Ona nie odpowiada. Może stchórzyła? Ej, Akira, nie martw się, dobrze? Wyjdź, jeśli nie możesz tego zrobić. Ja się nie martwię. Odpowiedziała. Gdy tylko słyszę jej głos, szybko się rozglądam. Wszystko wydaje się ciche i nic nie czuję. Może martwi się o nic? Ha! Wybacz mi! Życie Akiry odbijało się echem, a potem nagle przystają. Co się stało? Natychmiast podbieram do niej. Ta szybko zniknęła. Czy właśnie wpadła do dziury w toalecie? Niczego tu nie widzę. Niemożliwe, to tylko płytka dziura. Nie możesz się chować nigdzie indziej. Hej, Akira, gdzie jesteś? Odpowiedz mi. Co? Czy coś się rzeczywiście stało? Nie ma mowy. Żartujesz sobie, prawda? Próbujecie mi zrobić kawał? Proszę, powiedz mi, że tak. Ikea. Chciałbym, żeby to był żart.
badam dziurę. Dziura jest dość płytka i nie ma gdzie się schować. Pod otworem też nie ma miejsca. Wokół otworu jest pusta, trawiasta krata. Nie widzę żadnych śladów, by ktokolwiek przez to przechodził. Nie widzę też śladów wciągania Akiry. Stało się to w jednej chwili, została wciągnięta do tej dziury. Ta płytka, prosta dziura w ziemi. Słyszę coś, co to za dźwięk? Słuchajcie. Coś było, jakby ktoś... Gówno ze słoika jadł. Tam, skąd to pochodzi? Wcale mi się to nie podoba, Akira, przykro mi. Zapukaj dwa razy, jeśli mnie słyszysz. Uspokójcie się oboje, bądźmy rozsądni i opracujmy plan. Chodzenie po lesie w ciemności jest zbyt niebezpieczne, poszukam jej. Czy coś marchewki? Żaba? Żaba na drakach? To gdzie żaby gdzieś rechoczą sobie. Coś gówno słomką wciągał? Boże, to chyba najlepsze. Wygrałeś plebiscyt na nazwę tej onomatopei. To jest gówno wciągane słomką. Ach, wybaczcie, muszę nawilżeć gardło. Jeśli nie znajdę Akiry, rano poszukamy jej razem. W porządku? W porządku. Ale dlaczego tak się stało? Czy to była prawdziwa historia? Boję się, Akira. Gdzie jesteś? Kurwa, wciągnęło ją. Poszła srać i ją wciągnęła dziura, do której kupa wleciała. Szukaliśmy i szukaliśmy, ale jej nie znaleźliśmy. Nawet miejscowi też jej szukali, nie mogli jej też znaleźć. Akira zniknęła bez śladu, jakby nigdy jej tu nie było. Gdybym trochę wcześniej powiedział jej, że to naprawdę nie jest bezludna wyspa, może tak by się nie stało. No, ładnika. Witam, Beata. Witam, witam. Cała w gównie. Taka obsmarowana. Och, weź. Weź, weź. Ale drzwi. Od wielu dni myślę o tym, co się wydarzyło. Czy to naprawdę się stało? Czy to naprawdę demon? Czy mieszaliśmy się z mocami, które powinny być pozostawione w spokoju? Po prostu nie mogę przestać o tym myśleć. Jedno jest pewne. Akira zniknęła. I niestety jej szansa przeżycia jest unikłe. Bardziej martwię się teraz o Neneku i Alex. Zniknięcie Akiry naprawdę ich przeraziło. Nie mogę uwierzyć, że straciliśmy przyjaciela, który uciekł z nami z wyspy Shironagasu. Ha? Nie powinno być nikogo w moim biurze. Czy ktoś jest poza toaletą? Co to za upiorne uczucie? Ta obecność nie wydaje się ludzka, czy to nie ma mowy? Dlaczego mnie nie uratowałeś? Cierpię. Odpowiedz mi. Jest tak ciemno, tak zimno. Ból, została zaklęta w klocka. Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie. I tak wiele razy. Akira, czy to ty? Ja... Oj. Ja pierdolę, naprawdę? Naprawdę badent? Kurwa. Zawsze to sama historia. No zawsze. Ale co? Gdzie trzeba zmienić? Przy tym? Czyli ten głos był? Czy jeszcze wcześniej? Kupsko? Co, man, ja nie wiem, czy chciałem to widzieć, ale też to zauważyłem. No słuchajcie, nie można kupy robić jednym słowem. Słuchajcie, gdzie był jakiś wybór? Tylko z głosem był wybór, chyba że jeszcze wcześniej. Ale z głosem to mam save'a. Tutaj. Głos ośliwego dziecka. Tak, usłyszałem głos ośliwego dziecka. Ej! Co jest? Drzwi są zamknięte? Och, ty biedna dziewczyno. Utkniesz w tej toalecie zawsze. Duch cię zje i umrzysz. Umrzesz. Co ty mówisz? Mogę po prostu otworzyć drzwi i... Ja utknęłam. Dlaczego? Teraz wiesz, zostałaś przeklęta. Utkniesz tam na zawsze. Ej, kurde, jak to było... Realistyczny wybór, w ogóle cała historia wokół tego było, to nie tak, że dwa dialogi się zmieniły, tylko teraz zupełnie inaczej idzie narracja. Słyszysz kroki ducha? Idzie by cię zjeść! Nie możesz mnie tak łatwo przestraszyć. Powiem o tym mojemu ojcu, będziesz miał duże kłopoty. Duże klamoty będziesz miał. Jesteś takim mamin synkiem, poza tym nie wiesz kim jestem. Powodzenia w wydostaniu się stamtąd. O nie, duch jest tutaj, muszę uciekać. Ale chamstro, jakby na młodszym rodzeństwie prank. Hej, hej! Wracaj! Nie zostawiaj mnie tutaj! Otwórz drzwi! Nie mogłem już usłyszeć tryba chora, a łazienka była spowita niesamowitą ciszą. Łazienka jest zamknięta? Nie słyszałam żadnego dźwięku z wyjątkiem własnego oddechu. Czułam, że w moim naczyniu przepełnia się strach, który miał zaraz wybuchnąć. A teraz naprawdę gówno już z wiadra wypada. Ach, ja się boję. Że to była Alex? O Jezus, że to Alex i Akira to po prostu by były połączone, jakby
prawo niespodzianki, jakie zadziałało. Nigdy w życiu. Mister Bobrutes jest based as fuck. Szlo, dlaczego mi się to przytrafia? Nie zrobiłam nic złego. Mamo, tato, pomóżcie mi. Już tego nie zniosę. Zatrzymaj to. No, kurwa, zatrzymaj, jak pani prosi. Dlatego mam uraz toaletowy. A czy ty nie przesadzasz z tym? To tylko żart, który zrobił ci jakiś głupi dzieciak. Neneko, podaj mi rękę, pozwolę ci doświadczyć tego samego poziomu strachu. Wbiję kilka igieł po twojej paznorcie. To nie strach, to tortura. Przepraszam, uspokój się, dobrze? Cóż, lęki z dzieciństwa zostają z tobą na zawsze. Zgadza się. A chłopcy potrafią być tacy podli. O czym ty mówisz? Dzieciak, który mnie torturował, był dziewczyną. Musiała być w tym samym wieku co ja. Coś czuję, że znamy tą osobę. Dziewczyna. Dąży się, że była łobuzem z sąsiedztwa. To by mnie zdziwiło. Założy się, że wyrosła na królową własnego małego królestwa z setkami mężczyzn gotowych zrobić dla niej wszystko. Królowa rangu. Bella Black ją też załatwiła. Może. Chciałabym móc dowiedzieć się, kim ona była. Płomienie zemsty wciąż płoną we mnie. Będę jej szukała do końca swojego życia. Myślę, że nie byłoby trudno ją zidentyfikować, gdyby poszła na tę samą imprezę. Oczywiście po tym, jak zostałam uwolniona, zapytałam wszystkich o tę dziewczynę, ale powiedzieli tylko, nie ma tu takiej dziewczyny. Witam, Kebi. Może naprawdę była duchem? Nie, ten incydent był prawdopodobnie traktowany poufnie. Co znaczy, że prawdopodobnie ich rodziny próbowały utrzymać swoje relacje, więc zachowali to w tajemnicy. To brzmi wiarygodnie, ale oczywiście badanie tych rzeczy to twoja praca. Czy mogę cię prosić, abyś dowiedział się, kim ona była? Proszę? Zapłacę ci, nieważne ile będzie to kosztowało. Jasne, czemu nie? Improwet była, musiała być w kręgu towarzyskim twojej rodziny. Jeśli jej rodzina również była zamożna, a dziewczyna była w tym samym wieku co ty, to powinno to znacznie zawęzić. Czy pamiętasz o niej coś jeszcze? Jest uśliwy śmiech. Wciąż słyszę, jak dzwoni mi w uszach. Jestem pewna, że miała na imię... Azazel. Nie pamiętam. Muszę się mocno zastanowić, muszę się skupić. Av, płaczesz? To Av? Lili, co ty tutaj robisz? Wracajmy natychmiast. Kurwa, to jest Alex. Lili, Aleksandra, Werner. Totalnie to jest ona. Pojebane to jest. Serce zabrała tej. Tutaj wystraszyła tak, że już strać się nie da. Świat mały jak po prostu... Jak ciusiak Ikei. A złapana, do zobaczenia, płaczku. A jaka wredna była ta Lili. Miała na imię Lili. Ta mała, nigdy jej nie wybaczę. U. Miała na imię Lili, jestem to pewna. Lili, jestem pewna, że to było jej imię. Lili, może się mylić, ale wydaje mi się, że słyszałam już gdzieś to imię. No ciekawe, detektywie. Jeden ze szczegółów do zapamiętania. Ciekawe, czy skojarzy. Może uda mi się znaleźć szybciej, niż się spodziewasz. Naprawdę? Nie powinnam oczekiwać od ciebie niczego innego. Zostawię to w twoich rękach. O tym incydencie mówiła. Ona opowiadała o tym? A co jej zrobisz, kiedy ją znajdę? Co ja jej zrobię? To sprawa między nią a mną. Nie martw się, nie będę cię w to mieszać. Zajmę się tym potajemnie. Upewnię się, że zaginie. O Jezu. Może wcześniej ją trochę potorturuję. A może zaoferujesz opcjonalny... Ale chwila. Ale to jak to działa? To ona ma tą klątwę czy nie? Bo jeżeli to był prank Lili, łamany na Alex, to czemu ją wciągnęła ta dziura z kupą? Kurde, no zagwozdkę mam, powiem wam. Co, demony? No, demon kupy. Już go poznaliśmy. I demon wakacyjnej przyrody. A może zaoferujesz opcjonalny pakiet tortur i morderstwa za dodatkową opłatą? Odetnij uszy i przynieś mi je jako dowód. To jest niepokojące. Lili powinna uciec i nigdy nie wracać. Obawiam się, że nie oferuję takich pakietów dodatkowych. Czy ja sposób na pokojowe rozwiązanie tego problemu? To było dawno temu. Lili mogła się zmienić od tego czasu. To niemożliwe. Dziś jest zdecydowanie straszniejszą osobą niż wtedy. Założy się, że popełnia straszne zbrodnie, przysparzając trudności wielu ludziom.
Wyświadczam światu przysługę, pozbywając się jej. Może ta Akira była? No, Akira miała tą demoniczną wersję przed chwilą. Jak otwieraliśmy drzwi. Cóż, wciąż mogła stać się dobrą osobą, kto wie. Alec, czy nie powiedziałeś właśnie, że Lili prawdopodobnie stała się jak królowa z setkami mężczyzn podążających za nią? Jak ktoś taki może być dobrym człowiekiem? Nie, cóż, może jest przyjazną królową? Nie wszystko jest takie, jak ci się wydaje. Jak grant motocyklowy, który ratuje kotka. Jak powiedział Ikea, jeśli uda ci się znaleźć tę Lili, lepiej załatwić sprawy pokojowo. Dlaczego stajesz po jej stronie? Bez względu na to, co ktoś powie, nie wybaczę temu Bachorowi, który dał mi tę niekończącą się traumę. Dostanę swój funt mięsa. Dostanę swój funt mięsa. Nenego, przeszukaj swoją fotograficzną pamięć w poszukiwaniu jakichkolwiek wzmianek o imieniu Lili. Nie wykorzystuj mnie w ten sposób. Nie jestem ludzkim komputerem, wiesz? W każdym razie pamiętam 34 wystąpienia imienia Lili, ale nie jestem pewna, której Lili szukasz. Lili, ha. Dlaczego to brzmi tak znajomo? Po prostu nie potrafi tego wskazać. Tak jakby była na końcu języka. Auć! Boli mnie brzuch, w ogóle nie czuję się dobrze. Muszę iść do toalety. Ika, możesz iść ze mną? Oho. Wspomniał Kanji. No, słuchaj. Wybraniec. On też się ratował. On ratował cały świat, całe miasto. A nie jakiegoś kotka. Szprotka. Co? Znowu Ika? Nie możesz po prostu pójść tam sama? No i tak, że to ty masz uraz związany z toaletą. Och, well. Prosząc Ikę, żeby poszedł z tobą, a może planowałaś zrobić coś, tam coś sprośnego? Samo myślenie o tym, co się tam dzieje, sprawia, że wymiotuje do ust. Byłoby wspaniale, gdybyś nie mówiła takich rzeczy. Wymiotowanie? Do ust? Z ust do ust? Oboje macie bardzo dziwną wyobraźnię, nic mu nie zrobię. Po prostu boję się ciemności. O, mój żołądek, ah! Proszę, chodź ze mną, Ikea. Ciekawe, co nam powie. Bo to on. Ona, znaczy się. Hej, dlaczego zmuszasz mnie do pójścia z tobą, Lili? Znaczy, Alex. Jeśli jeszcze kiedyś mnie tak nazwiesz, szczególnie kiedy będzie tam Akira, uderzę cię naprawdę mocno. Zobacz, jak Akira cię uderzy, to dopiero się zdziwisz. Z dołu, pamiętasz? Ta? Ciekawe, jakie rzeczy oglądają użytkownicy mojego kanału. Ojej. Czekajcie, muszę trochę... O kurde, bele. Roblox? Dwie dziewczyny, jeden kubek? A co? Oszczędnie. Uderzysz mnie? Wow, dobrze słyszałem? Grozisz mi przemocą? Jesteś taką zabawną dziewczyną. Taka panica. A nie, ja tylko żartowałam. Ha, 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 ha. Nigdy bym cię nie uderzyła, drogi Ikeo. Może jest coś, co chciałbyś, żebym zamiast tego zrobiła dla ciebie? Oj, słuchaj, dla zachowania sekretu. Zdejmuj ciuszki. Zrobię wszystko, co zechcesz, po prostu bądź delikatny. Co jest? Ona, wiecie co, ale ona się chyba w nas zakochała. Już któryś raz takim daje terstem. Nie, chyba nic od ciebie nie chcę. Nie okłamuj mnie, mówisz mi to, ale grozisz, że użyjesz mojego prawdziwego imienia przed Akirą. Czy dopragniesz pieniądze? A może... Moje ciało. O cóż, narrał wideo recenzję Hot Battle Gassy na Piracie? Ale się dostosował, żeby nie wspierać obozu. Dlaczego wy dziewczyny zawsze podchodzicie do rzeczy ekstremalnych? Nie zamierzałam wyjawić twojego sekretu, będę trzymać gębę na klutkę przed Akirą. Nawet w oparciu o to, co powiedziała Akira, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że twój mały dowcip był trochę przesadzony. Panno Lili? Nie, czy jako dziecko nie jesteśmy czasami okrutni? Jak napełnianie żab słomą, a następnie rzucanie nimi jako żabami bombami. Założę się, że ty też to robiłeś. Nie? O tak robił. Aż widziałem we Władcach Mów, że dmuchali żaby. A właściwie nigdy nie słyszałem, żeby ktoś robił tak okrutne rzeczy. No właśnie. To jak ja, który mówi, że wiem, co to Szemal. Bardzo się kończy. Lepiej się nie odzywać w takich momentach, powiem wam, z doświadczenia. Było piękne? No, było. Oj, było. Siema, Sfire. Ahaha, zapomnij, że ci to wiesz, co powiedziałam. Chodzi mi o to, że jako bogata dziewczyna byłam tak ignorancka i okrutna, częściowo z powodu mojego nadopiekuńczego środowiska. Teraz bardzo tego żałuję, przykro mi, naprawdę przepraszam.
Miś Przekliniak? Ja chyba Władcy Much najbardziej lubiłem z takich. Kapitan Bomba też był super. Które cię słyszałem. Dziękuję, dziękuję. Chyba dobrze, że żałujesz tego, co zrobiłaś, ale powinnaś przeprosić Akirę, nie mnie. Była przerażona tym, co jej zrobiłaś. Nie, nie mogę tego teraz zrobić. Wiem, że powinnam przeprosić, ale nie słyszałeś, co powiedziała? Jeśli się dowiesz, że to ja, zabiję mnie na miejscu. Może wybacz to, co jej zrobiłem? Jako dziecko zrobiłam. Rozmawiając z nią o tym później, kiedy będziemy poza tą wyspą. Przeproszę ją we właściwym czasie. W tym razie moje uszy znajdą się w jej kolekcji. Wyjebał się. Niestety. Ale to może trochę potrwać. Jestem poważna, zabije mnie na miejscu, jeśli dowie się, kim naprawdę jestem. Nieważne, ile ci płaci, proszę, nie mów jej. Po prostu powiedz mi, ile Akira ci płaci, a zapłacę ci znacznie więcej. Wygląda na to, że ta sytuacja mogłaby uczynić mnie milionerem. Mimo wszystko myślę, że powinnaś usiąść z Akirą i porozmawiać z nią o tym. Oczywiście, ale nie teraz. Jeśli zrobię to na tej bezludnej wyspie, będziesz miał na rękach kolejną sprawę o morderstwo, co oznacza również, że ujdzie jej to na sucho. Masz rację, zrobiłby się bardzo duży bałagan. W porządku, na razie zamknę gębę. Pokładam w tobie wiarę, Ikea. Proszę, zachowaj to w tajemnicy. Proszę. Jasne. Ach, spędzamy tu zbyt dużo czasu rozmawiając, powinniśmy wkrótce wrócić. Ach, takie niezręczne. Wróciliśmy. Kurde, nie wiem, czy to jest teraz dobra strona. Idziemy w dobrym kierunku. Extra Lili. Wróciliśmy. Zawsze robisz kupę tak długo? Gdzie poszliście? Czy w pobliżu nie ma toalety? A może robiliście coś nieczycznego? Rzeczywiście, bardzo podejrzane. O, przestań. To było nic, naprawdę. Właśnie miałem zaparcie. O czym rozmawiacie? Właśnie miałem zaparcie. Nie, mówiłaś o czymś za naszymi plecami, prawda? Myślę, że ukrywasz przede mną kilka ważnych informacji. Siema, sołtys. Poległ. Dzisiaj się nawet nie odpalił, niestety. Także... Smuteczek. No nic, no. 12 godzin pograłem. Niczego nie ukrywam. Cóż, jeśli naprawdę musisz wiedzieć, Ika i ja robiliśmy sprośne rzeczy. Haha, tak. Przepraszam, jeśli to cię denerwuje. Czemu ona jest taka właśnie? Ona ma na nas ochotę. Ma na ochotę na największą półkę Ikei. Co? Naprawdę? To przestępstwo o tle seksualnym. Musimy aresztować Ikei. Aresztujmy go teraz. Ale z ty bachorze. Dlaczego miałabyś opowiadać kłamstwa, które mogłyby mnie skrzywdzić? Nie, kłamiesz. Nie urodziłam się wczoraj. Ikea, powiedz mi prawdę. Co ukrywacie? Nic, naprawdę. Właśnie powiedziałam wam prawdę. I... Ikea, co powiedziałem, było prawdą, prawda? Prawda, pani Ikea? O kurde, ale ziewajsku, co zrobić, żeby nie ziewać? Powiedz prawdę o Alex? Kłam. Kurde, wydaje mi się, że powiedzenie prawdy będzie badendem. A że kłamstwo zabierze nas gdzieś dalej, ale w sumie to sam nie wiem. Bo już jesteś rybą? Chyba na PSP grała, co aż tak słabo wyglądało? Ktoś to FBI przyjedzie? No. Dla sceny prawdę? Mam save'a. Spróbujmy z prawdą. O Jezu, to zupełnie. Nie wiem dlaczego, złapało mnie nagle. Zapisałem, na pewno. To jest ten save. Dobra, to jest prawda. Wracając do tej linii, właściwie dobrze znasz Akira. Ona jest kimś, kogo dobrze znam? Ja, co ty robisz? Alex, jesteś biała jak prześcieradło. Zamierzasz zwymiotować? Ikea, co masz na myśli? Ona jest kimś, kogo znam? Alex ma na imię Lili. Jej pełne imię to Lili Alexandra Werner. $W, nawias zamykający, otwierający, kratka, znak równości, znak i 3 wykrzykniki. Ikea, dlaczego? Obiecałeś, że jej nie powiesz. Ale Ikea to szuja. Podszedł, obiecał, po czym wrócił do ognisko i od razu wypaplał. Super obrzydliwe.
Czyli... Oj, ale oczy jej się otworzyły. Naprawdę? Czy to prawda? Więc Alice jest tym małym bachorem, który wtedy ze mną zadzierał? Rozumiem. Rozumiem, jestem bardzo spokojna, więc w końcu cię znalazłam. Prawda, Alex? Tak, jestem Alex. Cześć, co tam? Nie, to znaczy, czy coś się stało? Ścianie głowy, pobicia śmierć, zadzieranie nożem, przetoczenie pod nogami, zrzucenie z wysokiego budynku, zatrucie, duszenie, strzelanie, palenie, postrzelenie z armaty, 1000 cięć papieru, seks, ruchanie, 6-9. Wybierz 3, proszę. Wybieram 3 ostatnie. Dlaczego muszę wybrać 3? Co się ze mną stanie? Zabiję cię na 3 różne sposoby, które wybierzesz. To nie zabawne. Nie jestem kotem, mogę umrzeć tylko raz. Nie możesz mnie zabić 3 razy. Więc będę cię torturować, aż będziesz prawie martwa. Gdy wyzdrowiesz, będę cię znowu torturować. Obedrę cię żywcem ze skóry, wytnę małe kawałki z twojej skóry i sprawię, że je zjesz. Jezu Chryste, za psycholka. Brzmi fajnie, prawda? Naprawdę nie możesz się tego doczekać. Co właśnie powiedziałaś? Wyprawiłoby każdego mdłości. Przynajmniej mi robi się niedobrze. Przykro mi. Tak mi przykro. Proszę wybacz mi. Byłam wtedy tylko głupim dzieckiem. Nauczyłam się już swojej lekcji. Proszę wybacz mi. Ika, uratuj mnie, proszę. Ojebane gówno i to dosłownie. Hej, Akira. Rozumiem, że masz do niej żal, ale czy naprawdę przepraszam za to, co wtedy zrobiła? Dlaczego jej po prostu nie wybaczysz? Słuchaj, tylko jednej ręki powinno wystarczyć, prawda? O czym ty mówisz, Ikeo? Nie jestem zrobiona z Play-Doh. Play-Doh. Jeśli złamie mi rękę, to naprawdę będzie bolało. Będę płakać, będę krzyczeć. Naprawdę myślisz, że ja jej tak po prostu wybaczę? Ale byłby to dobry sposób na wprowadzenie zemsty w życie. Ale czy mogłabyś położyć rękę na tym kamieniu? Wymiażdżę ją młotkiem. Będzie rozdrobnione złamanie. Wygląda na to, że nie dostaniesz się z tego. Czernej Alex. Nie, nie chcę, żebyś złamała mi rękę. Nie chcę umierać. Dobra, dobra. Przeszliśmy razem przez trudne chwile i wydostaliśmy się z wyspy Shironagasu. Nieprawdaż? Więc zamiast mówić jej, że będziesz ją torturować i zabijać, możesz spróbować się uspokoić i może porozmawiacie? Rozmowy są dla frajerów, a ja muszę zrobić przerwę, bo naprawdę. Już nagle opadłem z sił. Muszę chyba opryskać twarz wodą. Także szybki bolsać, możecie chwilkę poczekać.
Witam. Wąż został wypuszczony. Możemy dalej działać. Dobra. Przeszliśmy razem przez trudne chwile i wydostaliśmy się z wyspy Shironagasu, prawdaż? Więc zamiast mówić jej, że będziesz się torturować i zabijać, możesz spróbować się uspokoić i może porozmawiacie? Nigdy jej nie wybaczę. Jest najniższą z najniższych. Ryba, ten pomyśl, ty też mi groziłeś, prawda? Groziłam ci? Co? Nie pamiętam, żebym to zrobiła. Nie próbuj temu zaprzeczać. Groziłaś mi, mówiąc demonicznym głosem, otworzę drzwi, ale ostrzegam, jeśli komuś o tym powiesz, zabiję cię. Jak w ogóle udało ci się wydobyć ten demoniczny głos? Czy był z tobą ktoś dorosły? Co? Nie, to nie byłam ja. Zamknęłam cię tylko i przestraszyłam. Nie mówiłam nic z demonicznym głosem. O! Żartujesz sobie? Nie, mówię poważnie. To nie byłam ja. Wyszłam z toalety i już nie wróciłam. To jest chyba dobry wybór, wiecie? Tupe? Co to za jakieś... To są nieoryginalne. To są nieoryginalne rymowanki. To, co Matrix wysyła. Tak tylko zaznaczam. Wtedy ten głos, więc obietnica, którą złożyłam, była prawdziwa? O nie, i właśnie ci o tym powiedziałam. Cały ten czas trzymałam to w tajemnicy. A byłam taka ostrożna. Więc powiedziałaś komuś? Co jest? Co? Co się stało? Gdzie Sakira? Co się właśnie stało? Wiatr się wzmógł i miał właśnie zraść ognisko. Wtedy Akira po prostu zniknęła. Ja nic nie słyszałam. W ogóle nic. Akira tylko próbuje nas przestraszyć. Tak, dlatego zniknęła. Nie sądzę. Zdecydowanie słyszałam dziwny głos. Brzmiał tak mężczyzna. Leko, powiedz mi wszystko, co pamiętasz. Ja nie chcę. Ja boję się. A, kurwa. Naprawdę potrzebuję, żebyś pamiętała. Co się właśnie wydarzyło? Co jest? Uspokój się, Ikea. Potrzebuję więcej informacji, aby zrozumieć naszą sytuację. Proszę. W porządku. Był podmuch wiatru, ogień osłabł. Wtedy usłyszałam, jak coś mówi, więc powiedziałaś komuś. To był bardzo przerażający głos. Potem Akira po prostu zniknęła. Patrzyłem prosto na Akira, ale nie widziałem, żeby ją odciągano. Po prostu zniknęła w mieniu oka. Jak to w ogóle możliwe? Pamiętam tylko, że po prostu zniknęła. Ale to nie jest fizycznie możliwe. Boję się. Ej. Co to jest? Słyszałam dźwięk. Znowu ktoś gówno przez słomkę pije. Tam, skąd to pochodzi? Nie podoba mi się to. A Akira, jeśli wszystko w porządku, odpowiedz mi. Uspokójcie się oboje. Bądźmy rozsądni i opracujmy plan. Chodzenie po lesie w ciemności jest zbyt niebezpieczne. Poszukam jej. Jeśli nie znajdę Akira, no poszukajmy jej razem. Okej, to jest Baden znowu. W porządku. Dlaczego też się stało? Co się stało z Akirą? Akira. To jest to samo, prawda? Mhm. To jest dosłownie to samo. Czyli trzeba wybrać tamtą opcję. Czyli nie mówić na razie. Ja, co to jest? Telefon dzwoni tak późno, to nie było. Po prostu nie mogę przestać o tym myśleć. Jedno jest pewne, Kira zniknęła. Niestety jej szansa przeżyć jest unikłe. Bardziej martwy się teraz o Neneko i Alex. Zniknięcie Akiry naprawdę ich przeraziło. Nie mogę uwierzyć, że straciliśmy przyjaciela, który uciekł z nami z wyspy Shironagasu. Telefon dzwoni tak późno? Kurde, dobra, zapiszę sobie może. Oj, telefon tutaj, lol. Uraz toalety 2, ekstra. O, to tylko ty, Neneko. Tak, o co chodzi? Czy coś się stało? Ikea, dzisiaj jest ładna pogoda. He? Dobra, bardzo miło. Ale pogoda nie jest tu taka wspaniała. Nie o to mi chodziło. Dzisiaj jest ładna pogoda. He? Dlaczego na mnie krzyczysz? O co ci chodzi? Jesteś takim kretynem. Spróbuj zrozumieć, o co mi chodzi. Nie możesz zgadnąć? Dziś jest ładna pogoda. No super, gratuluję. Co próbujesz mi powiedzieć? Po prostu już to wypluj. Poczekaj, czy chodzi o to, co się stało na tej tropikalnej wyspie? Czy to samo przydarzyło się tobie? To sprawiło, że obiecałaś, że nikomu nie powiesz. Mam rację? Dzisiaj jest ładna pogoda. O czym oni gadają w ogóle? Próbuję to wszystko ogarnąć, ale zgadując z twojego tonu, przyjmę to jako tak. Rozumiem, a ponieważ nie wiesz, co możesz mi powiedzieć, to grasz bezpiecznie. Ładna pogoda. Te rzeczy są powyżej mojej płacy. Nie możesz porozmawiać z mnichem, tak? Z jakim mnichem? Ja tylko mówię do siebie, to nic nie znaczy, okej? Okay? Mnisi w okolicy, wszyscy są zboczyńcami, nie ufam im. Jacy mnisi? Co to jest za słowo? Monk tłumaczone? Priest? Aha, może chodzi o księży. Ale co z nimi? Ikea. W porządku. Zobacz, co da się zrobić. W mojej książce adresowej jest ktoś, kto może pomóc. Pewnie egzorcysta. Czyli ktoś właśnie zapukał do drzwi toalety. W moim biurze nie powinno być teraz nikogo innego. Zła pogoda?
A czemu mnie nie uratowałeś? To jest to samo. Chodzi o mnicha. Ale taki mnisz, przecież tu nie było chyba nic z mnichami. Ja, co się dzieje, co się dzieje? Jest tak ciemno, tak zimno, ból. Ocal mnie, ocal mnie, ocal mnie. Kira, czy to ty? Ja... Aj, on naprawdę ma kupę H w oczach i w buzi. Teraz kłamiemy. Masz rację, nic się nie stało. Właśnie rozmawialiśmy. Alex chciała tylko zapytać mnie o radę. Kaja, co? Naprawdę jej powiesz? Co? Co rywasz, Alex? Ja... to było nic. Ja... nie, to nie było nic. Ikea, ja świetnie się razem bawiliśmy. Czy to nie była nieprawda, Ikea? Prawda? Prawda jest taka, że Alex ma hemoroidy. Aha. Zapytała mnie więc, czy znam dobrego lekarza. Widzisz, Alex jest w kwiecie wieku. Rozmowa z wami dwoma o hemoroidach byłaby zbyt krępująca. Co? Otóż to, więc dlatego zachowujesz się tak dziwnie? Cóż, to nic wielkiego. Nie, jeśli hemoroidy się pogorszą, spowodują wiele problemów. Nie możesz na nich po prostu usiąść. Mam na myśli to dosłownie, nie siadaj na nich. Jezu, siadaj na hemoroidach, błagam. Ale skąd masz hemoroidy w tak młodym wieku? Czy ty użyłaś go do czegoś innego? Co? Cóż, to znaczy... Nigdy nie byłam w twojej sytuacji. Mogę jednak skierować cię do dobrego lekarza. A, nie, Ika już mi w tym pomógł, więc w porządku, wygryz wszystkie. Co? Kto to powiedział? Ika, jak możesz wyjawić im mój sekret? Jesteś okropną osobą, sprawię, że za to zapłacisz. Alex jest prawdopodobnie zła, bo powiedziałem im, że ma hemoroidy. Ale gdybym mi to nie powiedział, Akira pozostałaby podejrzliwa, a my nie moglibyśmy się jej to wyjaśnić. Ale nie, Alex nie jest nawet trochę wdzięczna, dlatego się złościsz. Gdybym tylko nie powiedział, Akira by ją wywęszyła. Alex, ty bachorze, wygląda na to, że naprawdę nie rozumiesz powagi swojej sytuacji. W każdym razie, zastanawiam się, co teraz porabia Lili. Jestem naprawdę ciekawy. Tak, masz rację. Muszę skupić się na tym, co naprawdę ważne, zaplanować zemstę. Nie interesuje mnie rozmowa o problemach analnych, Alex. Jezu, co za słowa. Musimy dowiedzieć się, gdzie jest Lili. Liczę na ciebie, Ikea. Po prostu zostaw to mnie. Znajdę ją, może nawet być bliżej ciebie, niż się spodziewasz. Alex, dam ci znać, gdzie skontaktuję cię z lekarzem. Ja nie wiem, jak ci wystarczająco podziękować, Ikea. Jestem naprawdę wdzięczna za twoją pomoc. Jesteś takim miłym, cudownym i przystojnym detektywem. Inspirujesz mnie każdego dnia. Płaczesz? Czy te bardzo bolą? Jest. Ból jest nie do wytrzymania. Cały czas je czuję, jakbym siedziała na winogronach. Dość już, nie chcesz więcej o tym słyszeć. Powinna sama zająć się hemoroidami. Hej, zastanawiam się, dlaczego jestem całkowicie rozbudzona. Ja też. Wcale nie czuję się śpiąca. Dużo spaliśmy w ciągu dnia, może nawet nie będę mogła już zasnąć. A może wszyscy porozmawiamy o naszych traumach? Niesprawiedliwe, że wiecie tylko o mojej. Nasze traumy? Czy mogę opowiedzieć przerażającą historię zamiast opowiadać o moich traumach? Znam jedną dobrą. Tak, wszystko jest w porządku. I tak po prostu zabijamy czas. O, przerażająca historia, która brzmi interesująco. Co? Przerażająca historia? Absolutnie nie. Nie, żebym się bała, ale nie powinniśmy prowokować duchów tej wyspy. W porządku, Alex, lecisz. Dobrze. To powinno być dobre. Po prostu całkowicie mnie zignorujesz, prawda? Dobra, zaczyna się. Wszyscy wiecie, moja rodzina jest dość zamożna, a w naszej rezydencji mamy dużo antycznych mebli. Rodzina hipermiliarderów, Wernerów jest nie tylko dość zamożna, byłaś po prostu ironiczna? Neko, urysz się w język. W każdym razie, w moim domu było sporo rzeczy, które były przeklęte, jak przeklęty klejnot i obraz, który unieszczęśliwia jego właścicieli. Zastanawiam się, dlaczego moja rodzina miałaby w ogóle chcieć posiadać rzeczy, które zostały przeklęte. Domyślam się, że chociaż nawet oni zostali przeklęci, większość z nich była niezwykle cenna. Może z tego powodu tak naprawdę nie przejmowali się klątwami. Będę bardziej szczęśliwa, mogąc zabrać z twoich rąk wszystko, czego nie chcesz, tylko coś, co ma jakąś wartość. Och, ja też, ja też, ja też! Ty... Tylko się wygłupiałem, ale Akira patrzyła mnie z olbrzymią złością. Może po prostu usiądę tutaj i będę cicho. Oho. Najdziwniejszą rzeczą, jaką mieliśmy, było przyklęte lustro. Lustro było zamknięte w magazynie, do którego normalnie nie mogłem wejść. Kiedyś musiałam iść do naszego magazynu, żeby coś załatwić, kiedy natknęłam się na to lustro.
Było przykryte szmatką, więc na początku nie wiedziałam, co to jest. Co dziwne lustro nie było nic warte. Nie było zrobione ze złota, misternie ukształtowane, ani antyczne. To było lustro niewiadomego pochodzenia. Nie było nawet używane jako lustro, ponieważ w naszym magazynie było przykryte płótnem. Zastanawiałam się, czy nie powinniśmy go wyrzucić, bo nic nie było warte. Kiedy wspomniałam o tym mojemu ojcu, odpowiedział, to lustro zostało nam powierzone, więc nie mogę go tak po prostu wyrzucić. Oho? Czy to nie dziwne? Przechowanie lustra, które nic nie jest warte? To zdecydowanie dziwne. Nie sądzę, żeby zachowywał to lustro, gdyby nie było w nim czegoś niezwykłego. Myślę, że to może być pamiątka po kimś, kto trzymał się blisko. Tak kultowy zegar, pamiątka po dziadku. Gdyby tak było, dlaczego miałby stać w magazynie? No nie tak, że wprowadziło się do mniejszego domu, w którym nie ma dla niego miejsca. To w ogóle się nie zgadza. Bardzo dziwna sprawa. Tak, rzeczywiście bardzo dziwne. Ja też myślałam i to wzbudziło moje zainteresowanie. Lustrze było coś tajnego. Siema, Saches. Mniej więcej w czasie, gdy zaczęłam patrzeć w lustro, usłyszałam, jak rozmawiają o tym nasze pokojówki. Powiedziały, że lustro pozwoli ci zobaczyć zmarłych. Jeśli spojrzysz w lustro, osoba, którą najbardziej chciałeś zobaczyć, pojawiłaby się po drugiej stronie. Skoro znam to lustro. To było niedorzeczne, ale gdyby to była prawda, byłoby to dobry powód, żeby je tutaj trzymać. Więc postawiłam zakręć się o magazynu, żeby zobaczyć to na własne oczy. Ciekawe, co zobaczy. To miejsce jest mega ciemne w nocy. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych duchów. Powinna była zakraść się w ciągu dnia. Ach, jest. Dobra, zdejmę szmatkę i zobacz to na własne oczy. Wcale się nie boję. Okej, będzie dobrze. Nie widziałam, może tam było. Zostali zaproszeni przez tego Raymonda, bo ten Raymond chciał znaleźć zdrajcę, czyli tą Giselle. I on chciał, zaprosił po parę osób i miał nadzieję, że wywabi tym samym zdrajcę, który będzie w stanie, no, który też się pokusi na to, żeby na tą wyspę przyjechać. Zdejmij szmatkę, nie zdejmuj. No nie zdejmuj, to będzie pewnie badend. A może zdjęcie będzie badendem? No trzeba znowu zapisać niestety. Zdjęcie... Nie zdejmuję. Może się śmiać ze mnie ile chcecie, ale za bardzo się bałem, żeby zdjąć szmatkę. Mam niesamowitą aurę. Gdybym ją ściągnęła, na pewno wydarzyłoby się coś strasznego. Dane obejrzane, no. No. Oglądałem. Bardzo mi się podobało, ale jestem strasznym fanem Tytanów. I bardzo... Bardzo fajnie. Czekam na jesień, żeby zakończyć tę sagę. Pryska ta woda. Rybułka paryska. O! Kolejne 3 odcinki. Chciałeś na jesień odłożyć, ale będzie jeden, wiesz? To się będzie jeden długości 3 odcinków. Pewnie będzie znowu godzinny, a może nawet trochę dłuższy. Mogli w sumie całość na jesień. Mogli, ale ja pewnie sobie rewatcha jeszcze zrobię przed jesienią, tak mi się wydaje. Potem starałam się nie myśleć o tym lustrze. Jednak im bardziej starałam się o nim nie myśleć, tym silniejsze stawało się pragnienie, by się nim zająć. Nie mogłem przestać o nim myśleć. Lustro wchłaniało każdą kolejną godzinę mojego życia, stąd postanowiłam ponownie wślizgnąć się do magazynu. Jednak... Już to tam nie było. Została tylko plama tam, gdzie stało, złowieszcza plama, która wyglądała jak twarz. Zastanawiałam się, co się z nim stało, więc zapytałam ojca. To rzeczywiście jest, widzicie, tu jest usta są, tu oko, a to jest cała twarz. Do tych tytanów? No, wiecie co, to ja doszedłem do wniosku, że się zastanawiałem ostatnio nad tym, że no mi to nie przeszkadza, ponownie zaznaczam, jestem fanem dużym, dlatego może mam inny schemat na to, ale myślę, że lepiej jak jest przyciągnięte. Ostatnio w ogóle nie czekam na nic, tak opowiem, więc nie mam czegoś takiego, że wyczekuję na coś z... po prostu obgryzionymi paznokciami, tylko po prostu czekam sobie cierpliwie, aż coś wyjdzie, i przez to cieszę się, że będzie dobra jakość po prostu. Pan Arczapi zrobiony, wyślesz idolce. Powiedział mi, że ktoś o niej poprosił. Nie mogłem w to uwierzyć. Zostało nam powierzone, a on po prostu dał to komuś, bo ktoś powiedział, że tego chce. Być może mój ojciec zauważy, że mam obsesję na punkcie lustra, więc szybko się go pozbył. Nie zawiodłam się, że lustra już tam nie było. Zamiast tego odetchnęłam z ulgą. Gdyby lustro nadal było w magazynie, na pewno bym do niego zajrzała. W każdym razie, gdy lustro zniknęło, moja obsesja na jego punkcie zniknęła jak śnieg w słoneczny dzień. Moje życie wróciło do normy, a trafiliśmy dobrze. To dobrze. Nie chcę mi się każdego odgałęzienia pokazywać.
Wywali na mocny. Bywa, bywa. Tu moje podranie tym rozbiciem na trzy... Na trzy? A co, ale Netflix to w ogóle jest do dupy, jeżeli chodzi o anime. Tak mnie rozbijało wszystko, że... O, cię baton. Ja się zastanawiam, jakbym się bardziej wkręcił w anime, czy bym sobie Crunchyrolla nie ogarnął. Angielski znam. A na Crunchyrollu jest chyba wszystko, co? Czy też są jakieś dziury? Jeszcze na dwie godziny prawie na osiedlu. Słuchaj. Po prostu witam Krzychu, ale powiem ci, że na Podlasiu to jest dzień jak co dzień. Jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy całkowicie przyzwyczajeni. Jak prąd jest przez dwie godziny, to jesteśmy zadowoleni. Dlatego ja cały czas pod biurkiem obkręcam kołem, żeby był prąd, żeby komputera nie wywaliło. Na Crunchyroll najmniej. Mam pewnie znany wodochod tam, więc nie wiem. Aha, taki jesteś. Jakby był po polsku, no. Proszę, sezonowe rzeczy. Ta? O co ty opowiadasz? Ja myślałem, że to jest taka jakaś biblioteka Weebów, że tam wszystko jest. Biblia, nie biblioteka. W każdym razie, gdy lustro zniknęło, moja obsesja na jego punkcie zniknęła jak śnieg w słoneczny dzień. Moje życie wróciło do normy. Nawet wkrótce coś się stało. Słyszałem plotkę o tym lustrze. To była przerażająca historia. Ale to nie jest czoło? Podejrzewam, co to może być. Po cichutku. Ciekawe, może się zainteresuje tym Crunchyrollem. Potem jak mój ojciec ją oddał, lustro należało do różnych osób, a ostatecznie trafiło w ręce pewnej kobiety. Kobieta słyszała plotki o nim i chciała skontaktować się przez to lustro ze swoją zmarłą matką. Jednak zanim je kupiła, lustro stało się bardzo drogie. Pogłoski o nim zmieniły niegdyś bezwartościowe nic w kosztowny artefakt. Jednak kobieta była tak zdesperowana, aby ponownie zobaczyć matkę, że je kupiła. Stacja telewizyjna usłyszała plotki o lustrze i poprosiła kobietę o wywiad. Uwaga, plot twist. Kobieta była w połowie tak rozczarowana, jak ja po zakupie Wolonga. Jest na Crunchyrollu? 10... Aha, w tym sensie, czyli po prostu te takie perełeczki bardziej. Normalnie by odmówiła, ale zapłaciła tyle za lustro, że potrzebowała pieniędzy. Zgodziła się więc na rozmowę pod warunkiem, że dostanie za to wynagrodzenie. Lustro naprawdę pokazało jej zmarłą matkę? To było pierwsze pytanie wywiadu. Była to również okazja dla kobiety do podjęcia decyzji. Za bardzo bała się, by spojrzeć w lustro. A jeśli nie będzie mogła zobaczyć swojej matki? Kiedy w końcu spojrzała w lustro? Ale to jest Akira. Niejasna postać jej matki nagle pojawiła się w lustrze. Oj, ta matka to chyba miała czym oddychać. Jakaś komedia romantyczna. Oho. Mama. Naprawdę ty, tak bardzo chciałam cię zobaczyć. To jest Alex? Po prostu? A to nie było tak, że ona oddała... Coś, kurwa, jak to? Chcę przeprosić. Cała ekipa telewizyjna sapnęła, kształt matki był wyraźnie widoczny w lustrze. Mam napisane pracę z antropologii. Analizę antropologiczną. Słuchaj. Może zadziała stare dobre lanie wody. Aha, odpowiada to historii głosroj po prostu. Okej, bo tak zastanawiałem się, dlaczego ona się pojawiła jakby na arcie samym. Kobieta płakała i wydawała się być bardzo szczęśliwa, rozmawiając ze swoją zmarłą matką przez lustro. Zora początkowo była sceptyczna, ale kiedy byli świadkami tego, byli jednocześnie oszołomieni i podekscytowani. Gdyby wyemitowali nagranie, stałoby się to sensacją na skalę światową. Sesja wideo była wielkim sukcesem, a ostatnie ujęcie przedstawiało uśmiechniętą kobietę przed lustrem. Kobieta była tak szczęśliwa, że zobaczyła swoją matkę, a ekipa telewizyjna wyszła uratowana i z niesamowitym materiałem filmowym. Pewnie zginęli w drodze. By był za mało. No chyba, że jakiś pasożyciel by wyszedł. Wtedy by dużo było do oglądania, ale tak to rzeczywiście, jeżeli to jest taka niepełna baza, to sobie będę chyba wybierał raczej jakieś źródła różne. Jednak następnego dnia załoga usłyszała przerażające wieści. Kobieta popełniła samobójstwo. Najwyraźniej ta kobieta poderżnęła sobie gardło przed lustrem. Lustro było poplamione na czerwono od tej krwi, która wypłynęła z tętnicy szyjnej. Dlaczego odebrała sobie życie? To nie miało sensu. Wydawała się taka szczęśliwa, że może zobaczyć swoją matkę w lustrze. Dlaczego miałaby się zabić? Wszyscy członkowie załogi, którzy tam byli, czuli się tak samo. Czy zdecydowała się umrzeć, bo chciała dołączyć do matki w lustrze? W stacji telewizyjnej panował zamęt. Z powodu jej śmierci materiał filmowy nie mógł zostać wyemitowany.
Jeden z członków załogi był podejrzliwy, czy to naprawdę samobójstwo i postanowił obejrzeć nagranie wideo z wywiadu. Może nagranie mogłoby rzucić trochę światła na jej śmierć. 3-4? No ja to oglądam pojedyncze rzeczy. Bardzo dużo bym chciał zobaczyć, ale trochę czasu mam mało. Na filmie w lustrze było coś przerażającego. Jezu Chryste. Jakiś ten... duszek spermiak. Obraz, który zobaczył w lustrze, nie przedstawiał matki kobiety, ale potwora o bladej skórze, masywnych czarnych oczach i przerażająco otwartych ustach. Kobieta płakała, ale to nie były łzy radości. Jej twarz była wykrzywiona strachem. Błagała ekipę telewizyjną, by ją uratowali. Pomóż mi, proszę. To mnie zabije. To mnie zabije. Potwór w lustrze mnie zabije. To nie jest moja matka. Dlaczego mi nie pomagasz? Trochę wygląda jak moja. O Jezu. Ba, to nie wiem, na co czekać co tydzień? Ja Vinland Saga pierwszy sezon oglądam, fajny bardzo. Potwór za Kamitan? No coś mi się każe ten potwór z czegoś, ale czy za Kamitan? Ilu blade ręce wyciągnęły się z lustra i chwyciły ją za nadgarstki z taką siłą, że kapała z nich krew. Jednak to nie było to, co załoga myślała, że widzi. Jedyne, co mogli zobaczyć, to kobietę rozmawiającą radośnie z matką. Członek załogi, który widział nagranie, trząsł się ze strachu, ale nie mógł oderwać wzroku od nagrania. Gdy trzy kobiety zamieniły się we wrzaski, mógł tylko patrzeć na nią w milczeniu. Trząsł jej trzeci ustały, to był również koniec materiału filmowego. Ostatnie ujęcie przedstawiało martwą kobietę z wyrazem strachu wyrytym na twarzy. Drugi dużo lepszy, to super. Mi się pierwszy całkiem podoba. Ale ja lubiłem przed Wikingów. Ale to bardzo mi się kojarzy. Natychmiast zadzwonił do pozostałych członków załogi i wszystkim powiedział: to szaleństwo, przyjedźcie i przekonajcie się sami. Ej, co jest? Dlaczego ekran się porusza? Ej, cholera! Chodźcie tutaj teraz! Aaaa! Mój nadgarstek! Aaaa! Proszę, uratujcie mnie! Proszę, szybciej! Aaaa! Straszne rzeczy. Jeden z niewielu anime, które nie dokończyłem. Pierwszy Vinland Saga. Mija przestała działać. Kiedy załoga tam dotarła, jedyne co znaleźli to pusty ekran pokryty kapiącą krwią. Członek załogi, który ich zadzwonił, zniknął bez śladu, a nakręcony przez nich materiał również zniknął. Później słyszeli, że lustro również zniknęło. W Zabójcie lustro, nowy killer do DBD. Gdzie może teraz być to lustro? Czy to może być jedno z luster w twoim domu? Wiemy tylko, że będą odwracać wzrok, ile kiedy zobaczy lustro. W każdym razie to moja przerażająca historia. No to super, fajny klimacik zapodał Alex, zapodała. Na 14? O, to ja gdzieś też jestem w tych klimatach chyba. Jakiś 12, 13, 14. A chyba ma 20 parę odcinków pierwszy sezon. To była naprawdę przerażająca historia. Mój poziom traumy właśnie przeszedł najwyższy poziom. Mam sobie radę. Mam w domu klasyczne japońskie lustro. Powinnam dać sobie radę, prawdopodobnie. Sraka mordercze lustra, ciekawe co dalej. No jeszcze Neneko by coś mogło mieć do kompletu. To jest totalnie dziwne. Jaki kształt miał lustro? Jaki kolor? Jakiś konkretny szczegół? Jaki kolor mogło mieć lustro? Pomyślmy. Co, nie mówiłam ci? Lustro przykryte było kawałki materiału, więc nie wiem, jaki mogło mieć kształt i kolor. Nie wiem nawet, czy część o ekipie telewizyjnej jest prawdziwa, czy nie. Tylko o tym słyszałam. Może to było dowolne lustro? Może to być nawet klasyczne japońskie lustro? Mam nadzieję, że lustra w waszych domach nie są przyklęte. Proszę, nie dręcz mnie! W każdym razie to była moja przerażająca historia. Muszę przyznać, że też mnie to przerażało, odkąd to usłyszałam, bałam się nawet spojrzeć w jakikolwiek lustra i lusterka. Znacie sposób na poradzenie sobie z takim strachem? Poważnie? Więc się boisz? Dlaczego mam ci pomóc? Poradź sobie sama ze swoją lustrzaną traumą. Jaka nie wyrozumiała, przecież ty się gówna boisz. Boże święty! Zacząłem żałować, że ci o tym mówię. Co mam robić? Więc boisz się, ale dlaczego musisz traumatyzować mnie? Nie strasz mnie tak. Hej, tylko zakaszlałem, nie przesadzaj. Idę się wysikać. Czas osuszyć... Czas osuszyć jaszczura. Zbyt dużo informacyjka. Jezu Chryste. Ale chłop jest potężny. Tak, niektórych rzeczy lepiej nie mówić, Ikea. Patrz, kto to mówi. Ostatnie przyjemne, być może wczoraj wypiłem trochę za dużo piwa. Zastanawiam się, czy zostały jeszcze jakieś butelki. A, co to jest? O kurwa, lustro przypłynęło? Jezu, boję się tej gry trochę. Wygląda na to, że lustro wylało się na plażę.
Lustro, co? Teraz to czysty przypadek. Musi pochodzić z pobliskiego miasta. Co powinienem z tym zrobić? Jeśli je tam zostawię, dziewczyny mogą zorientować się, że w pobliżu jest miasto. Powinienem się go pozbyć. Ale jeśli przyniosę im to lustro, prawdopodobnie się zesikają. Widok ich przerażonych twarzy byłby całkiem zabawny. Nosiło się o morzu, ale nie widzę żadnych śladów uszkodzeń. Brak pęknięć i plam. Po prostu zwykłe lustro, całkiem solidne. Nie żeby to miało znaczenie. W porządku. Co powinienem zrobić z lustrem? Ej, kurde, on, wiecie co? Weźmiemy lustro i będziemy tam widzieć Giselle i tak dalej. Teraz stawiam. Ich też zobaczymy w strojach kąpielowych. Aż to nie były dziewczynki małe, to może nie będzie jarało tego z wyrola, który pisał tu Tydrę. Czemu nie chcę powiedzieć, bo to jest żartowniś. To jest żartowniś. Jest. Wiecie, tutaj sobie zapiszę. Przynieś lustro z powrotem do dziewczyn. Założę się, że będą zachwycone, jeśli przyniosę je ze sobą. Wow, znalazłeś lustro. Historia Alex dotyczyła lustra. Co za zbieg okoliczności. Powinniśmy je powiesić w naszej chacie. Coś w tym stylu. Chłop żyje jakimiś po prostu iluzjami. Wróciłem. Hej, zrednicz, co znalazłem na plaży? Coś ciekawego? Poważ to coś za plecami? Dlaczego w ogóle mi się to nie podoba? Znalazłeś coś na plaży. Przynajmniej nie ma mowy, żeby to było lustro. No, popatrz. Zastanawiam się, co to jest. Co znalazłeś? Żebyś wiedział, nigdy ci nie wybaczę, jeśli masz zamiar nas przestraszyć. Nie oczekiwałam od ciebie niczego innego, Akira. Cóż, znalazłem lustro, które wypłynęło na brzeg. Więc przyniosłem je ze sobą. Ikea, proszę, nie rób takich żartów. Nie ma mowy, żeby lustro nagle wypłynęło na brzeg na tej wyspie. Ikea, twoje boomerskie żarty wcale nie są śmieszne. Rany. Co ty mówisz? Przestań nas przerażać. Nie, nie żartowałem. Lustro naprawdę zostało wyrzucone na brzeg. Spójrzcie o to. Co? Tada! Wiem, wiem, co za niespodzianka. Nie ma potrzeby tak głośno kibicować. Całkiem fajne znalezisko, prawda? Boże, to taki jest klimat takiego starego, który jakąś minę odkopał, jakby jakiś nie wypał i przychodzi z ręką, macha, tym jeszcze piwem zapija z boku. Trzymajcie się od nas z daleka. To potworze, nie zbliżaj się do nas. Pomocy, pomocy. Nie zbliżaj się. Co? Co tak nagle? Przyniosłem wam takie ładne lustro. O co chodzi z tymi krzykami? Ja, ty idioto, coś jest w lustrze. W środku jest potwór. Ja, szybko, wyrzuć je daleko stąd. Zrób to teraz. Niech Akira usiądzie, a lustro i kupę zrobi. Czy jest coś w lustrze? Ja pierdzielę. Co jest grane? Hej, widzę stworzenie z bladą skórą w środku. Nie sądzę, że jest namalowane na lustrze. Dziwnie, zgrzyta, ilekroć na nie patrzę. Ja, co ty robisz? Rzuć to lustro teraz, rzuć je! O, próbuję, ale wydaje mi się, że nie mogę poluzować uścisku. Jesteśmy skończeni, koniec gry! Koniec gry! Będzie nas przeklinał i mordował jeden po drugim! Tak mi przykro. Gdybym tylko nie opowiedziała ci historii o lustrze, to by się nigdy nie wydarzyło. To przeklęte lustro, pomocy! To nie może być prawdziwe. To niemożliwe. Proszę, chcę się obudzić. Mamo! Blada ręka wyskakuje z lustra i chwyta mnie za nadgarstek. Chociaż jest rozmazany, czuję jego niesamowitą siłę. Krew kapie mi z nadgarstka. Nie. Nie. Ha, ha, ha. Ja, z czego się śmiejesz? Ikea stracił umysł. Musiał zostać nawiedzony. Ha, ha. O, chcesz zagrać, co? W porządku, ty potworze. Masz trochę odwagi, rzucając mi takie wyzwanie? Pokażę ci, z czego jestem zrobiony. Oho. Aha. Kurwa. Trzymając lustro obiema rękami, rozbijam je na 1000 kawałków na kulanie. No i pokonał demona. Szybko wyrzucam stłuczone lustro do orniska. Słyszę bolesny krzyk potwora w ognisku. Zadar jest niewłaściwą osobą, lustrzany potworze. Mój przyjaciel z dzieciństwa był mnichem. Założę się, że o tym nie wiedziałeś. O, kurde. Hasta la vista, kochanie. Co? 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 Co się stało? Pokonałeś tego potwora? Ale co ma z tego... Co ma z tobą wspólnego fakt, że twój przyjaciel był mnichem? W każdym razie jesteśmy uratowani. Jesteśmy bezpieczni, prawda? My... Egzorcyzmowanie ducha jest zwykle niemożliwe. Dobrze, że przyjaźnisz się z mnichem. No całe szczęście. Z czego Ikea jest zrobiony? Z dykty i gówna? Ewa, szczególnie duchy twoich przodków. Babcie i tak dalej, to w ogóle nie wchodzi w grę. Co to ma wspólne z Ikeą? Znam kilku księży, ale nie chodzą oni po prostu egzorcyzmując demony. W każdym razie byłem
byłam bardzo przestraszona. Cóż, potwór naprawdę był dość silny. Wiesz, opowiadanie przerażających historii może przyciągnąć potwory. Świadczyłeś tego wcześniej? Nie zdawałam sobie sprawy, że... Nie, po raz pierwszy zostałam łowcą potworów. Cóż, jeśli nie liczyć wyspy Shironagasu. Poziomka 13, gotowanie dyrty. Pierwszy stans kupu Akiry i poszerzanie historii doszło do tego. Zasłużyliśmy na to, jak udracze. Zasłużyliśmy, po prostu. W każdym razie kontynuuj naszą sesję opowiadań historii. Neko, jesteś następna, prawda? Co? Ja? Co? Po tym wszystkim, co się stało? Nie mam mowy. Co się z tobą dzieje, Ika? Oszalałeś? Proszę mnie tak nie straszyć. Następnym razem na pewno umrę ze strachu. Posłuchaj mnie. Jeśli przestajemy teraz opowiadać straszne historie, naprawdę straszne rzeczy się wydarzą. Musimy dalej opowiadać nasze historie, tak mówi księga ulicy. No ciekawe bardzo. A w sumie to powiedział mi to mój przyjaciel z dzieciństwa, który był mnichem. Nie chcesz, żeby było gorzej, prawda? Dobra, dobra, znam przerażającą historię, to klasyka. A tak jak powiedziałam, naprawdę nie lubię strasznych historii. Cóż, gadaj, kto mógł wiedzieć, że tak się stanie? Co, musimy ciągle opowiadać przerażające historie? W porządku, Neneko, opowiedz nam przerażającą historię, niech to będzie naprawdę przerażające. Opowiem nam pewnie o wyspie. Znaczy, chyba na dzisiaj starczy. Tak myślę. Bo trzeba iść na DBD trochę i na robucika. Bo już mi męczy czytanie tyle czasu. Już dwie godzinki chyba czytam, znaczy to może z półtorej godzinki. Ale wcześniej było tyle nerwów. Oj, że cały głos się zużył. To złoto? No, dużo się dzieje. Mocne rozdanie. Fajne są te badendy. Dobra, wyjdź z gry. O Jezu, gra działa, nic się nie wydupia. Zbyt piękne to jest. Dobra, DBD. Idziemy, a potem jeszcze robucik, także pamiętajcie, że będzie jeszcze grane. O Jezu, zatkało mnie. O Jezu, ciekawa. Zapompowałem się, musicie mnie wystraszyć, bo inaczej mi nie przejdzie. Dead by... O! A to nie było straszne, a bardzo miłe. Eternal z Subikiem drugi miesiąc. Dziękuję pięknie.